witam wszystkich serdecznie, to jest drugi odcinek Misja Puszapka Wisi Kokardów, więc zaczynamy się. Jedziemy teraz średni puchar. Zobaczymy, jak nam pójdzie w średnim pucharze. Tylko teraz się zastanawiam, czym jechać. Dużym Fiatem, maluchem, polonezem, już jechałem. Może syrenką sobie pojedziemy, a może trabantem. Dalej mam zablokowane. To sobie może pojedziemy maluszkiem, bo kiedyś jeździłem maluchem, to będziemy jeździć maluszkiem. Okej, jechaliśmy ostatnio koziołkiem... kozem. To teraz sobie pojedziemy baranem? Nie. Jeżysz bierze? O, dziewczynką. Dziewczynką to pojedziemy i będzie fajnie, dobra. No to zaczynamy, gramy. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jedziemy z różą, ścigamy się. No to będzie. Ja już wolę Dark Souls. Jedziemy, jedziemy. Ona też maluszkiem jedzie. Jedziemy. O Jezu. Może wygramy, może nie. Jak nie wygramy, to będzie pech. Muszę na nowo nagrywać. O Jezu. Teraz to będzie trudniej, bo to jest średni. Średni już jest poziom trudności. Ale to tylko 60 km na godzinę by jedzie. O, hamulce są. Ło! Ale mnie opuściło. Co hamulce? Bem, 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 bem. Jedziemy. Bem, bem, bem. Jak to po co? Po co ci? Po to, żeby były. Ludzie to są odpowiedni hamulce. To jakieś przedmioty. Na przykład przeciwnik. Wow, jedziemy, jedziemy. Pij mleko, będziesz wielki. Pij mleko, no właśnie, pij mleko. Pij mleko, dostaniesz busta. Czekoladę. Zobaczył mnie ktoś na kanale, to powie naprawdę. Ery pan jest! O Jezu! Drip! Maluchy! Ja wyczułam, że będzie minimum 100 odcinków z tego. Ile? 100? Nie! Jeść. Jeszcze mam dwie części, nie? Ja pierdolę. Znowu mnie obróciło. Jezu, ta woda. Powiedz mi, kto ci to kupił? Jak Jacob, to on się z nim policzy. Nie, ja sobie to sam kupił. To mi nikt nie kupił, a to sobie sam kupiłem. Co miałeś w głowie, jak to kupowałeś? Nie wiem. Dobrze miałem w głowę, bo... ten, no, to fajna gierka jest. Mam ochotę ci zrobić miniaturkę do tej serii. Zostaw mnie! Kobieto! O. Ale poszła. Dwie kobiety walczą, kurwa. Powinny walczyć w Rossmanie, a nie na rajdzie. To jest rajd! Formuła 1. Blondynka, Kubica. Nie, nie umiem już komentować. Że nie umiem komentować? Już masz dosyć? Tak. Kiedyś te komentowałem, ale te Kena, jak były tu mi... Najgorszy był finał, bo... No. Bili dwóch gości. Polaków. Jeden miał, nie wiem, 10 lat. Kurwa, a drugi miał chyba z 15, nie? Jeden trafił do szpitala.
takie, ja pierdolę, kto wygra, nie? Czy przesunął datę finału, czy walkover? No, ten powiedział walkover, nie? Przechodzę do półfinału, przechodzę do półfinału. Jedziemy dalej. Teraz lisem. O, lisiu. Jest ty, Fili. Jedź tu maluszkiem. Dawaj. Go. Juhu. Lisiu, gdzieś tam. Lisiu. Już wygrałem? No już jeden wygrałem, cicho, teraz jadę po finał. O, z lisiem też. Z lisem. Lisiu. To masz lis na żywo. Taki super. I tak przegra. A słyszałeś tą ustawę medialną? Jaką? W Sejmie? Tak pokombinowali, no, że wszyscy prezenterzy z telewizji publicznej zostaną wyrzuceni. Czemu? No jakby to powiedzieć, jeden ich nie lubił, więc ich obraża w telewizji, drugi pozwolił, że obrażają pewną partię. Mhm. I TeamSpeak pad, niestety, TeamSpeak pad. Ale jedziemy. Zaraz się może połączy. Juhu. Ja trzeci się przyglądał, no to też go trzeba wyrzucić. Powiem tak. TeamSpeak wywaliło, wiesz o tym? Wiem. No. Ja tylko dokończyłem, nie? I Gronek ma wpierdol. Będziemy się ścigać w tej grze. To będzie dla niego wpierdol masakryczny. Ja Gronka zaproszę do tej gry. Ty, albo załącz Steama i zaproś Traka. Jebnie. Bo to jest na Steamie, ja to mam na Steamie przecież. No wiem, właśnie go zaproś do gry. Później zobaczyć, że jest online. Albo kogoś, nie wiem. Elboja, Jacobsa. Jacobsa bym chciał, kurde, on to na pewno by pograł sobie. Na życie by sobie pograł. Właśnie ciekawe, czy ten... Czy kupi tą grę, wiesz, którą? Którą? Tą o tych kucykach, czy... Nie, a, o, no, anime? No, tak, o kucyki, to miało być kucyki. Co ty nie kupi? Ostatnie okrążenie. Czy będzie wygrana, czy nie będzie wygranej. Czy blondynka wygra z lisem? A, bo blondynki są... niby ten teges, ale no dobra. No, no mistrzem kierownicy są. Właśnie widzę, jak ona się obija. O wszystko. Ale ja jadę maluchem, to więc wiesz, maluch to maluch. A, maluch może. Ale dziwi mnie, że w tym maluchu jest jedna postać, a nie na przykład 16. No. Bo u mnie w mieście weszło 16 człowieków do malucha. Jednego. Zajebiście to wyglądało. Ujechali 50 metrów i ich policję zatrzymała. Jeszcze się dziwili dlaczego. No jak dlaczego? No kurwa, maluch chyba jest 4 czy 5 osobowy. A mieściło się 16. 4 czy 4. Chyba 4. Ja kiedyś miałem malucha, ty. Niby prawka nie mam, ale jeździłem maluchem. Kurwa, przez nosie. Tak, już wiecie, że ja... jeździłem maluchem.
Jest Filip, V18. Ten maluch ma. Czyli jeśli niech V18. It's beautiful game! Ale że zaszpanował angielskim unikom. Lisek przegrał. O, pinał. Z prosiaczkiem. Nie, jeszcze nie, jeszcze zajączek został. O kurde. O, groźny przeciwnik. Prosił jedzie. Prosiuciu. Jest lisek i znów. Prusiu, chodź no tu! Ta gra jest piękna. Przerąbanie piękna. Graficie? Grafika? Kurde. No widać, że Unreal 4, nie? K4 już to jest. Wiecie o tym. Co? Ty serio to otworzyłeś na 4K? No, na 4K. Ja pierdolę. Nie, to żartuj. A nie strasz mnie, kurde. Ale Full HD jedzie. Full screen 1080 na 1080. Full HD. Pełne wymagania gry. 90 FPS-ów. 360. Oculus Rifty. Co tam jeszcze może być? Gamepad, klawiatura, myszka. Tak, kurde. Na wszystkim teraz. Trzy monitory, kurde, podłączone od razu koło siebie. Trzy monitory podłączę, żeby zobaczyć, czego ktoś nie wyprze. Tak, jest! Prosił. Został mnie prosił. Jedź. Kurwa ten soundtrack. Co? Dobry jest! Mamy buciki. Uniósł się. Ale to jedzie, zapiernicza. Wow. Wall, wall, west. Drip. Wow, uderzył mnie, prosiak. Kobiety się nie bije, ty zboczuszku jeden. No co, no świnka, zboczusze. No co ty? Zboczuś. Boczek, chodź no tu. Przerobisz go chyba na bok. Przerobię cię zaraz na te dobre mięsko. Na kiełbaskę. Jajeczniczkę jeszcze. Pa, pa. Fuck you, pokazała. Nie pomachała, to nie jest fuck you, to jest pomachanie. Ja wyczuwam polszczyznę w tej grze, wiesz? Ja czuję, że to Polak robił. Nie, to jest chyba angielska gra. To jest polszczenie. I dubbing jest po polsku, tak? Ciekawe, czy ten sam jak bajka, nie? Nie wiem właśnie. Yep. Tylko nasuwa się jedno pytanie. No? Skąd oni kurwa wzięli te auta, jeśli... Bo oni są niepełnoletni. Skąd oni je wzięli? Jak to skąd? Zajebali. Z PRL-u. No ale oni w tej grze są nieletni. Ale to jest wyścig, to jest innego. I to jest w ogóle kurwa gra dla dzieci. Czemu ja się czepiam? No właśnie, to jest tylko gra dla dzieci. Dorosły człowiek gra... Ogłosi, ile masz lat? I... 12! Jesteś za stary kurwa na tą grę. Call of Duty napierdalają. Nie, bo to ona jest od lat 6. Do lat 6. Od lat 6. Kto ci tak powiedział? Basia. Mama! A! No to dobra, pozrób. Mama mi kupiła tą gierkę. I kazała grać za karę.
powiedziała, że mam tylko takie coś grać, a ja sobie stwierdziłem, że będę nagrywał na YouTube'a i że Minecrafta potrzebuję. To poproś mamę, żeby ci kupiła z wypłaty. Chyba sobie kupię Minecrafta, bez kitu. Nie no, jak ja patrzyłem na G2A, to jest w miarę tani, nie? Ile? Tak? Już ci sprawdzę, bo ja patrzyłem tydzień temu. Ale tak chyba z 30 zł? Skroczka! Czyli skroczem jedziemy, ścigam się ze skroczem. Tylko żeby czegoś nie zajebał. O, tu jest taka... O, tu są skrócie! No skrócie. I tu się nazywa... Tu się nazywa... Aha! Aha! A, osiągnięcie na spaniaczek! Na 17 zł masz konto! A nie CD Creed. No jak to gra? Gra? 76 zł i 43 grosze. No wolę oryginała chyba kupić, bo to... No to jest oryginał, nie? Ale czekaj, zobaczymy ile na Minecrafcie normalnym, bo... Minecraft.com? Albo B? Net. Nie. Ja to bym chciał do ostry Minecrafta. Bo ja już mam jednego kurwa na PS3. Nigdy nie chcę ze mną grać. Ja nie mam PS2, to więc wiesz. Nawet jest Pocket Edition. Ale ta gra podrożała, kiedyś była tańsza. Która? No Minecraft. W dolarach kosztuje 27 dolarów. To jest dużo. No bardzo dużo. Nie, ja tego nie wygram. No... Ja muszę to wygrać! Jak to w tej grze nie wygrasz? Ja właśnie się dziwię! No co rżysz? O, jaki fajny pasek jest. Taki, wiesz, duża metalowa klamra. No. 60 zł. Fajnie nawet wygląda. No, wczuł się w grę, kurwa. Już mnie czuł. To jest maluch, który będzie tam... Nie, to jest trawa. Turbo. Jakiś turbo potrzebuje. Jedziemy! Go, Forest, go! Jedziesz do tej, do Katowic na, w marcu? Tak. Prawdopodobnie tak, jak będę miał wolne. Ale nawet jak nie będę miał wolnego, to będę chorobowy. O ty cheaterze. Nie można. Biorę chorobowy wtedy. Ale ja sobie wezmę takie chorobowe, że będę mógł wychodzić z domu, nie? Że nie mam leżeć w domu. No to będzie na milionach filmików tych na YouTubie. No i co z tego? Nie, ja sam będę nagrywał na YouTube'a coś. Jak znany YouTuber się sprzedał i kurwa nagrywa. Ja się jeszcze nie... Przepraszam bardzo, ja jeszcze się nie sprzedałem, bo jakbym się miał sprzedać, to bym miał widzów co najmniej po 1000, jak nie lepiej. Jeszcze się nie sprzedałem. Ani na YouTubie, ani tutaj. Więc halo. A mnie to ciężko kupić. No właśnie widzę po grze, wiesz? No właśnie. Mnie ciężko kupić. Czekaj, zobaczymy ile kosztują, czy już są
Bilety. Są już. Ticket Pro? Nie, po prostu trzeba wejść na ich stronę i już są bilety. Chyba, ale czy nie wiem, czy jeszcze do kupienia, ale już to są ceny. To co widziałem. To jest. Kurwa. Cena biletów, jednodniowy. 50 zł. Karnet trzydniowy, 130 zł. A VIP? VIP ile kosztuje? 500 coś? Kupię, ale ma... Wiesz czemu? Czemu? Bo premium rozdzielili na 3. Aha. I jeden premium 450 zł. Wiem. Jest wygrana! Tylko zależy na który pójdziesz, bo jest Counter Strike'a, StarCraft'a czy LoL'a? StarCraft. Jest! Gratulacje! Gratulacje, gratulacje! Znowu wygrałem! Więc to był drugi odcinek serii Misia Uszatka Wyścigi! Zapraszam do komentowania, zapraszam do łapkowania w górę. Zapraszam albo na kolejny odcinek, jeśli będzie, jak będzie się wam to podobać. Więc ja się z wami żegnam oraz Famous.